W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam trzy szybkie i efektowne zdobienia z wykorzystaniem kolekcji Guilty. Przedstawimy sposób na wydobycie głębi ze zdobienia, a także pokażemy sposób na efekt naklejki. Czwartek, 17. Dzień dobry! Nazywam się Magda, to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci, a to jest Bożenka. Cześć! Bożenka przyjechała do nas. Z Gliwic. A ja też jestem z Gliwic, więc pozdrawiamy całe Gliwice. Bożenka jest Youngiem i pewnego dnia będzie szkolić w Tarnowskich Górach, a dzisiaj jest z nami po to, aby pokazać trzy proste zdobienia z kolekcji Guilty. Zaczynamy! Po kolei od kciuka nałożymy bazowe kolory pod dzisiejsze zdobienie. Będą to Piff Puff, Miss Hooligan, Creamy Nails, Sexy Pistols i The Queen of Sin. Na powierzchnię gładkich paznokci nałożymy top super matte, a zdobienie wykonamy przy użyciu kolorów Arte Brillante White oraz Arte Brillante Black Poison. Dla wygładzenia i stworzenia dodatkowego efektu 3D całą powierzchnię zdobienia pokryjemy tip-topem. Przy dzisiejszych zdobieniach użyjemy trzech pędzelków Nail Art 007, Nail Art 005 oraz Aquarel Sting. Za pomocą żelu Easy Shape Light Rose zbudowaliśmy paznokcie na kształt migdałka. Powierzchnia paznokci została zmatowiona buferem o gradacji 220. Zaczynamy pierwsze zdobienie. Skórki odpychamy kopytkiem, aby kolor doprowadzić jak najgłębiej. Sięgamy po kolor Piff Puff i rozpoczynamy od malowania pierwszej warstwy koloru na kciuku. Stylistki często zaczynają swoją pracę od palca wskazującego, czasem od małego, a Bożenka zaczyna ją od kciuka. Dlaczego? Bo takiej wygodnie. Pamiętajcie, każda technika jest ok, jeśli tylko się Wam sprawdza. Warto wspomnieć, że kiedy utwardzamy kciuka, wsadzamy go głęboko i płasko do lampy, tak aby mieć pewność, że światło dobrze utwardzi żel z każdej strony. Kciuka utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Dokładamy drugą, kryjącą warstwą koloru. Przy skórkach pędzelkiem pracujemy poziomo. Malujemy od lewej do prawej strony i pędzel trzymamy jakby w powietrzu, bez dociskania go do powierzchni paznokcia. Wtedy pigment z pędzelka pozostaje na paznokciu, a nie wraca ponownie na pędzelek. Tym sposobem uzyskujemy lepsze krycie koloru. Analogicznie odpychamy skórki na każdym kolejno malowanym paznokciu. Następny jest palec wskazujący, pokryjemy go kolorem Miss Hooligan. Pierwszą, cieńszą warstwę lakieru rozkładamy po całej powierzchni, nie skupiając się jeszcze na okolicy przy skórkach. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pod skórki podjeżdżamy dopiero w trakcie nakładania drugiej warstwy koloru. Tak jak przy pierwszym paznokciu, pracujemy pędzlem przyłożonym poziomo do powierzchni płytki, rozprowadzamy kolor przy samych skórkach, kierując się od lewej do prawej strony, a na koniec przesmarowujemy paznokieć po całej jego powierzchni. Każdy palec po nałożeniu kolejnej warstwy koloru będziemy utwardzać osobno przez 30 sekund. Środkowy palec pokryjemy kolorem Creamy Nails, dokładnie tym samym sposobem co wcześniejsze dwa paznokcie. Pierwsza warstwa będzie cienka, druga warstwa ustawiamy fokus na skórki i pracujemy pędzlem przyłożonym poziomo do powierzchni paznokcia. Pracujemy pędzlem od lewej do prawej strony. Na serdecznym palcu nałożymy kolor Sexy Pistols. Już doskonale wiecie, jak to zrobimy. Znacie sposób Bożenki. Równo, odrobinę dalej od skórek, rozkładamy pierwszą warstwę produktu i przesmarowujemy kolor po całej długości, aż do wolnego brzegu. Druga warstwa pozwoli nam podjechać bliżej do skórek. Nakładając kolor przy skórkach, pracujemy powoli i spokojnie, szczególnie kiedy mamy do czynienia z czerwonym kolorem, bo właśnie ten odcień wylany na skórach to jest zabójstwo. Nie dość, że to wygląda nieestetycznie, to doczyścić graniczy z cudem i na sam koniec te paznokcie, te skórki wyglądają tak, jakby nieźle oberwały podczas zabiegu. A przecież niczego takiego nie zrobiliśmy. Mały paznokieć pokrywamy kolorem The Queen of Sin. System pozostaje ten sam. Kopytkiem odsuwamy skórki, po kolei nakładamy pierwszą, cieńszą warstwę, a następnie drugą z dużą dokładnością przy skórkach. Dwie warstwy zdecydowanie wystarczą do osiągnięcia upragnionej głębi koloru, ponieważ kolekcja Guilty jest kremowa i dobrze napigmentowana. Jeśli należysz do grupy stylistek, które pracują na jedną grubszą warstwę, spokojnie dasz sobie radę. Bożenka natomiast nałoży dwie cieńsze, co wynika z tego, że pracuje pod kamerą z delikatną presją i chce mieć pełną kontrolę nad rozkładaniem produktu. Mamy gotowe gładkie paznokcie w bazowych kolorach, które następnie pokryjemy topem super matte. Znów rozpoczynamy od kciuka i nakładamy odpowiednią ilość topu na całą powierzchnię paznokcia, rozpoczynając od powierzchni przy skórkach. Następnie delikatnie przesuwamy go jak najdalej. Kciuk z topem super matte utwardzamy przez 60 sekund. Nakładamy top na pozostałych czterech paznokciach i utwardzamy je w lampie przez 60 sekund.
Aby uzyskać super mat na paznokciach, super mat będziemy utwardzać przez minutę. Dzięki temu wyciągamy 120% z tego produktu i paznokcie po wyciągnięciu z lampy są faktycznie mega matowe. Bożenka specjalnie dla Was namaluje wszystko na kartce, mam na myśli szkic, żeby sobie można było dobrze utrwalić, co za chwilę będziemy przenosić na paznokcie. Lepiej na dużej kartce niż na małym paznokciu, bo jak wiemy dziewczyny, wielkość ma znaczenie. Pierwszy szkic rozpoczynamy od namalowania liter. Ważne jest to, że musimy wiedzieć, czy cały napis zmieści się na paznokciu. Następnie dorysowujemy taśmy z pierwszego oraz drugiego planu i wypełniamy je charakterystycznymi dla policyjnych taśm znaczkami. Szkicując drugi rysunek, Bożenka posługiwała się pomocniczymi przerywanymi liniami spod spodu, które mogły usytuować rewolwer w centrum paznokcia. Wykonanie samego rewolweru rozpoczynamy od namalowania rączki. Następnie dorysowujemy nacisk spustowy oraz bębenek na naboje. Ostatnim ruchem ołówka szkicujemy kolbę rewolweru i dopracowujemy szczegóły. Do dwóch paznokci wykonujemy szkic, do trzeciego niepotrzebny nam jest szkic, dlatego że mamy trochę inną wizję wykończenia tej stylizacji. Zresztą sami zobaczcie. Szykujemy szkiełko Nail Art i wykładamy na niego krople produktów potrzebnych nam do zdobienia. Arte Brillante Black Poison oraz Arte Brillante White. Przydadzą nam się także dwie krople Tip Topa. Sięgamy po pędzel Aquarel Stink, moczymy go w kropli produktu Arte Brillante Black Poison i wypełniamy nim kolorowankę w postaci szkicu. Rozpoczynamy od wypełnienia kolorem rączki rewolweru. Zwracamy szczególną uwagę na kontur szkicu, nie wyjeżdżamy poza linię. Niektóre elementy będzie nam łatwiej wypełnić kolorem, trzymając palec pionowo, inne poziomo w stosunku do stylistki. Pracujemy prowadząc pędzel po zewnętrznych konturach, kierując się od rączki w stronę bębenka, komory nabojowej, aż po samą kolbę. Na koniec malujemy nacisk spustowy. Zmieniamy pędzel na Nail Art 007 i kolorujemy kurek. Wiecie, o który element chodzi? O ten, który naciągamy, żeby wystrzelił nabój. Tym samym pędzelkiem domalowujemy również języczek spustowy. Przymrażamy w lampie. Czyścimy pędzel o suchy wacik. Zamykamy wacik na pędzelku i delikatnie ściskamy, pozbywając się nadmiaru koloru. Moczymy pędzel 007 w Arte Brillante White i domalowujemy szczegóły rewolweru. Najpierw te na rączce. Następnie dopracowujemy kurek, kładąc na nim malutką kropelkę koloru i wyciągając ją w środkową stronę. Prowadzimy także półokrągłą linię pod języczkiem spustowym wzdłuż kabłąka. Dla uzyskania efektu jak najcieńszej linii robimy to samym czubeczkiem pędzla z minimalną ilością produktu. Kolejne dwie poziome linie wzdłuż kolby wykonujemy Arte Brillante White. Jedną grubszą, drugą cieńszą. Następnie dodajemy białe akcenty przy bębenku. Prowadzimy jedną grubszą, krótką linię pionową, kolejną w kształcie litery L. Tuż obok malujemy trzy poziome linie na bębenku i dopracowujemy szczegóły, dodając kropeczki przy kolbie. Czyścimy pędzel o suchy wacik, nabieramy odrobinę Arte Brillante Black Poison i malujemy kratkę na rączce rewolweru. Prowadzimy linię tak, jak gdybyśmy chcieli za chwilę zagrać w kółko i krzyżyk, oczywiście pod warunkiem, że bylibyśmy nieco mniejsi niż jesteśmy. Ponownie czyścimy pędzel o suchy wacik. Przy pomocy Arte Brillante White tworzymy wykończenie zdobienia. Malujemy nim linię w języczku spustowym. Przymrażamy w lampie. Następnie do kropli Tip Topa wpuszczamy kropelkę Arte Brillante Black Poison i mieszamy je przy pomocy pędzelka. Nabieramy przygotowaną mieszankę i domalowujemy nią cień rewolweru, tak jakbyśmy chcieli przejechać poniżej konturu zdobienia. Tym sposobem nadajemy głębi i wyrazistości. Wypychamy rewolwer na pierwszy plan i tworzymy efekt 3D. Ponieważ mieszanka jest transparentna, nic się nie stanie, jeśli przypadkiem najedziemy pędzelkiem na już wykonane zdobienie. Cóż za luksus, zazwyczaj tak dobrze nie jest. Aby zdobienie nabrało wypukłości, przy pomocy czystego pędzelka Aquarel Stink cały rewolwer pokryjemy tip-topem. Tym samym wygładzimy również całą powierzchnię zdobienia. Utwardzamy przez 30 sekund. Przechodzimy do kolejnego paznokcia. Na czysty pędzelek Aquarel Stink nabieramy Arte Brillante White i po ukosie malujemy grubszy pasek, ten, który na szkicu tworzył taśmę z napisem Guilty. Przymrażamy w lampie. Czyścimy pędzel o suchy wacik, nabieramy Arte Brillante Black Poison i w przeciwnym kierunku, również po ukosie, prowadzimy dwa cieńsze niż poprzednio pasy. Analogicznie do szkicu, to te z drugiego planu, na których będziemy malować znaki charakterystyczne dla policyjnych taśm. Przymrażamy w lampie. Zmieniamy pędzel na Nail Art 5 i nabieramy nim odrobinę Arte Brillante Black Poison. Trzymając pędzel równolegle do powierzchni paznokcia, prowadzimy linię tworzącą napis Guilty. Malujemy czarny kwadrat w miejscu litery Y.
Będzie ona wykończeniem napisu w kolorze białym. Kratka tworzy czarny podkład pod białą literą. Czyścimy pędzel o suchy wacik, nabieramy Arte Brillante White, dosłownie odrobinkę, tak by wystarczyło nam do namalowania litery Y. W tym momencie możemy przyjrzeć się wszystkim naszym literkom, czy aby żadna z nich nie jest za gruba. Jeśli jest, to jest idealny moment na to, żeby teraz to poprawić przy pomocy Arte Brillante. Pamiętajcie, że ten żel kryje tak mocno, że delikatna odrobina produktu wystarczy, aby pokryć wszystkie nierówności. Pędzelek 007 namaczamy prawie pod sam trzon w kolorze Arte Brillante White i malujemy biały kontur po obu stronach czarnych taśm. Zmieniamy pędzel na 005, namaczamy go ponownie w Arte Brillante White i malujemy charakterystyczne strzałki na czarnych taśmach. Ponownie sięgamy po pędzelek 007, nabieramy Arte Brillante Black Poison i malujemy kontur białej taśmy z napisem. Pędzelkiem Aquarelle Stink nabieramy mieszankę Tip Topa z Arte Brillante Black Poison i cieniujemy zdobienie od spodu każdej z taśm. Przymrażamy w lampie. Czyścimy Aquarelle Stink i na sam koniec czystym pędzelkiem wykonujemy dokładnie to samo co przy rewolwerze, czyli dla uwypuklenia zdobienia i stworzenia efektu tzw. naklejki, powierzchnię taśm pokrywamy Tip Topem. Dzięki temu, że nasze zdobienie jest błyszczące, a podkład koloru matowy, jeszcze mocniej podbijamy efekt naklejki. Do trzeciego zdobienia posłuży nam palec modelki z drugiej ręki. Wykładamy na szkiełko większe dwie krople produktu Arte Brillante Black Poison oraz White i moczymy w nim dwa palce modelki, tak jak w gąbce od pieczątki. Tak przybrudzone opuszki palców odciskujemy na paznokciu, tworząc zdobienie. Pierwszy, czarny odcisk wykonujemy i przymrażamy w lampie. Następnie drugi w kolorze białym. Przymrażamy w lampie i voilà! Zdobienie jest gotowe. Każdy z paznokci wygląda obłędnie i bezapelacyjnie wpisuje się w klimat Guilty. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie kolejną porcję jesiennych zdobień. Wiecie, że nas długo prosić nie trzeba. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek, zawsze o godzinie 17. Tutaj można nas subskrybować. Dzięki za uwagę. Cześć!